Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku. Dzisiejszy materiał to druga część historii wyścigu Reinholda Messnera i Jerzego Kukuczki po koronę Himalajów i Karakorum. I przepraszam, że musieliście czekać tak długo na ten materiał, bo pierwsza część ukazała się już jakoś miesiąc temu, ale tego materiału było bardzo dużo i nagrywanie i montowanie zajęło mi trochę czasu, ale już nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Po udanej ekspedycji na lotce Jerzy Kukuczka rozmawiał z Andrzejem Zawadą i słynny kierownik wypraw w najwyższe góry świata zaproponował Ślązakowi udział w największej polskiej ekspedycji w historii. Jej celem miało być pierwsze zimowe wejście na Mount Everest. Kukuczka bardzo chciał wziąć udział w tej wyprawie, to w końcu najwyższa góra świata, ale dopiero co wrócił ze wspinaczki na lotce, a jego żona Celina lada dzień spodziewała się porodu. Niestety z bólem serca musiał odmówić. Zawada przedstawił Jerzemu swój dalszy plan. Jeśli zimowa ekspedycja się powiedzie, zostawi sprzęt w bazie wraz z dwojgiem ludzi, po czym wróci pod Everest wiosną z nowym zespołem, aby wytyczyć na najwyższej górze świata nową drogę. Kukuczka odpowiedział, że skoro tak, to w takiej sytuacji kierownik będzie mógł liczyć na jego udział we wiosennej wyprawie. 15 lutego Polakom mijał termin pozwolenia na działania na górze, więc Zawada, kiedy zbliżał się już termin, poprosił urzędników o małe przedłużenie go. Uzyskał zgodę, jednak ci dali mu tylko 2 dodatkowe dni. Na szczęście tuż przed zakończeniem tego czasu, dosłownie w ostatniej chwili, wyprawa osiągnęła sukces. 17 lutego Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki weszli jako pierwsi w historii zimą na najwyższy szczyt świata. Kiedy w Polsce rozniosła się wieść o triumfie Polaków na Everestie, głos zabrał najsłynniejszy wówczas himalaista, Reinhold Messner, stwierdzając, że sezon zimowy w Himalajach trwa tylko do 15 lutego, no i dając do zrozumienia, że skoro tak, no to nie było wejście zimowe. Jednak w Polsce nikt się tym głosem nie przejmował, a zdobycie Everestu dla Kukuczki było szczególną informacją, gdyż oznaczało to jedno. Wiosenna ekspedycja to już nie tylko mrzonki, a rzeczywistość. Polak zaczął się więc pakować i wraz ze swoim dobrym znajomym i partnerem Andrzejem Czokiem ruszył do Katmandu. Pod Everestem zostali Waldemar Olech i Andrzej Zyga Heinrich, sprawując pieczę nad sprzętem całej ekspedycji. Wyprawa wiosenna była złożona z elity polskich himalajstów takich jak Wojciech Wróż, Eugeniusz Chrobak, Andrzej Heinrich, Jerzy Kukuczka, Andrzej Czok czy Waldemar Olech. Dotarcie do obozu czwartego kosztowało wyprawę naprawdę bardzo dużo wysiłku. Zespoły zakładały po około 100 metrów liny, po czym wyczerpane schodziły, a w ich miejsce pojawiali się kolejni i również ubezpieczali mały fragment drogi, po czym znowu następowała zmiana. W końcu jednak na wysokości 8050 metrów Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka postawili namiot obozu czwartego. Z kolei najwyższy, piąty obóz rozbili na wysokości 8300 metrów. Walka o niego kosztowała cały zespół wiele sił, a ubezpieczanie drogi i przenoszenie ekwipunku było niezwykle wyczerpujące. Wśród takiej ilości świetnych himalajstów nie brakowało chętnych do wejścia na szczyt. Nie była to wyprawa, że było tylko 2 liderów, którzy byli takimi pewniakami do szczytu. Tutaj większość zespołu to byli naprawdę wytrawni wspinacze. Jednak tylko Kukuczka i Czok naciskaliby dokonać tego wyczynu bez tlenu. Reszta nie chciała tym ryzykować niepowodzenia ekspedycji. Andrzej Zawada zadecydował, że jako pierwsi szansę wejścia będą mieli Kukuczka i Czok, ale tylko ze wsparciem aparatury tlenowej. Od obozu piątego droga nie była zapręczowana. 19 maja Czok i Kukuczka rozpoczęli swoje wejście nową drogą na szczyt najwyższej góry świata. Wspinaczka była bardzo wymagająca, więc mimo korzystania z aparatury tlenowej, poruszali się oni powoli. Na wierzchołek południowy dotarli dopiero o godzinie 14 i wtedy skończył im się tlen. Natomiast na szczyt Everestu weszli już, kiedy zaczynało się robić ciemno, o godzinie 16. Na dowód swojego wyczynu zabrali ze szczytu flagę baskijską, którą pozostawili wcześniej Hiszpanie. Ci z kolei zabrali wcześniej różaniec, który pozostawił Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. W obozie czwartym na kolegów czekali z niecierpliwością Waldek Olech i Andrzej Heinrich.
Wyprawa zakończyła się więc pełnym sukcesem. Jak z kolei ten rok wyglądał u Reinholda Messnera? Latem 1980 roku Włoch planował wejść jako pierwszy człowiek w historii na Mount Everest samotnie i bez wsparcia aparatury tlenowej. Za sporą sumę pieniędzy otrzymał od chińskich urzędników pozwolenie na działalność od północnej tybetańskiej strony góry. Himalaista wyruszył pod najwyższą górę świata tylko ze swoją nową dziewczyną, Neną Horguin. Kobieta zajmowała się bazą, a Reinhold w tym czasie wyjściami aklimatyzacyjnymi, które zajęły mu około 1,5 miesiąca. Część z nich odbywała się w rejonie innego ośmiotysięcznika, Shishapangmy. Po tym intensywnym okresie przygotowawczym Messner był gotowy. 17 sierpnia ruszył w górę. Na przełęczy zostawił namiot, śpiwór oraz zapasy, które miały wystarczyć mu na 7 dni, po czym zszedł do bazy. A już kolejnego dnia wyruszył do ataku szczytowego. Messner działał na Everestie w środku pory monsunowej, gdy warunki były bardzo trudne. Dwie kolejne ciężkie nocy spędził na grani i na północnej ścianie Everestu. Wyczerpany, trzeciego dnia podążał w kierunku wierzchołka. Mgła utrudniała mu orientację, szedł niemal na oślep, a kiedy nie był już w stanie ustać, zaczął poruszać się na czworakach i wtedy dostrzegł w oddali chiński trójnóg. Był to znak, że znajduje się na wierzchołku najwyższej góry świata. Zdobył ją, wchodząc częściowo nową drogą. Na szczycie byłem tak wyczerpany, że po prostu wpadłem w śnieg i zasnąłem. Na szczęście po godzinie nabrałem sił, by wstać i zejść. Mężczyzna dokonał czegoś, co przez wiele lat uważane było za niemożliwe. Wraz z kolejnymi sukcesami i opisującymi je książkami, niewątpliwie wzrastała popularność Messnera, którą ten skrzętnie wykorzystywał. Oczywiście taka postawa przysporzyła mu wielu krytyków. Włoch nie przejmował się nimi, otwarcie mówiąc, że swoje sukcesy i popularność chce spieniężyć w jak najlepszy sposób. Oferuje praktycznie wszystko, czego potrzebuje wspinacz, aby spełnić swoje marzenia. Podpisane i datowane plakaty, książki z radami i opisami dróg, relacje z ryzykownych przedsięwzięć. Użyczam mojego wizerunku w reklamach, wygłaszam prelekcje i kręcę filmy. Wszystko za odpowiednie pieniądze. Jedyną rzeczą, której nie da się sprzedać, jest moja śmierć. A przynajmniej ja jej nie sprzedam. Po tej wyprawie Włoch nie odpoczywał długo. Już wiosną kolejnego roku zorganizował wyprawę na jedyny ośmiotysięcznik w całości położony na terenie Chin, Shishapangmy. Dobrze poznał tę górę podczas swojej aklimatyzacji pół roku wcześniej. 28 maja Messner wraz z Friedlem Mutschlechnerem wszedł przy bardzo złej pogodzie na wierzchołek Shishapangmy. Po tej ekspedycji Włoch planował to, co uwielbiał, czyli ambitny projekt na rok 1982, o którym ponownie miało być głośno na całym świecie. Natomiast Jerzy na początku 1981 roku wyruszył z polskim zespołem na wyjazd wspinaczkowy do Nowej Zelandii, gdzie doszło do niebezpiecznego wypadku. Kukuczka spadł z 12 metrów i wylądował na półce skalnej. Mężczyzna stracił przytomność, ale miał naprawdę wiele szczęścia, bo obrażenia, choć bardzo bolesne, no to nie były zbyt poważne. Po powrocie do Polski na Jerzego w domu czekał list od Wojciecha Kurtyki. Jurek, przyjeżdżaj. Byłem pod zachodnią ścianą Makalu z Alexem McIntyre, René Gilinim i Ludwikiem Wilczyńskim. Nie powiodło się, byliśmy tylko na 6700 metrów, ale wierzę, że jest to do pokonania. A może południowa Lhotse? Zostało mi trochę pieniędzy na koncie krakowskiego klubu, resztę musisz jakoś zdobyć i przywieźć do Katmandu. Liczę na ciebie, Wojtek. Jerzy zajął się organizacją ekwipunku i żywności, jednak największy problem stanowiły dolary. Na miejscu dowiedzieli się, że dołączy do nich Alex McIntyre, który miał 2300 dolarów, no i to musiało wystarczyć. Górę planowali zdobyć w stylu alpejskim, bez zakładania stałych obozów. Wyruszyli we trójkę, niosąc na plecach 25-kilogramowe plecaki z zapasami na 6 dni. Wspinali się sprawnie, jednak kiedy trzeciego dnia dotarli do skalnej bariery na wysokości 7800 metrów, Kurtyka nie widział innego rozwiązania jak zejście. Jerzy proponował, aby podejść jeszcze kawałek lub poszukać innej drogi. Jednak jego partner podjął już decyzję. Zespół zszedł do bazy.
Kukuczka oznajmił, że spróbuje sam zdobyć szczyt Makalu. Wojciech Kurtyka przekazał koledze cały sprzęt dostępny w bazie. Jako że często wspinał się z zachodnimi himalaistami, miał dużo lepszy ekwipunek od Jerzego. Kukuczka pożyczył więc większość ekwipunku, nawet spodnie czy buty, i wyruszył w górę. Około godziny 16 zdobył wierzchołek Makalu, a na szczycie zostawił maskotkę swojego syna, Biedronkę. Po powrocie z góry oficer łącznikowy nie chciał uwierzyć Polakom, że Jurek był na szczycie, no i takim ostatecznym dowodem potwierdzającym jego słowa było to, że następna wyprawa, która weszła na ten szczyt, znalazła Biedronkę i potwierdziła, że znaleźli ją na szczycie. Rok 1982. Reinhold w 1982 roku pragnął przesunąć kolejną granicę i wejść jako pierwszy w historii na 3 ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku. Początek zakładał wyprawę wiosenną w Himalaje i zdobycie trzeciej najwyższej góry świata, Kanchenjungi. Partnerem Włocha został Gottfried Mützschlechner, który towarzyszył mu podczas dwóch poprzednich ekspedycji na K2 i Shishapangme. Messner postanowił wytyczyć nową drogę na północnej ścianie góry. Niestety okazało się, że warunki, jakie zastali na miejscu, mocno utrudniały działania. Zbocza góry pokrywało dużo świeżego śniegu, więc postanowiono założyć sporo lin poręczowych. Włoch chciał częściowo wspinać się drogą japońską, a częściowo wytyczyć nowy wariant. Na zboczach góry założyli dwa obozy stałe. 6 maja szczyt Kanchenjungi w trudnych warunkach zdobyli Messner, Mützschlechner i Ang Dorje. Niestety Friedl zaczął zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zdobyciu góry, cierpiał na odmrożenia rąk, a podczas schodzenia pogłębiały się także odmrożenia nóg. Co ważne, cała trójka zdobyła ośmiotysięcznik bez wsparcia aparatury tlenowej. Podczas zejścia zastała ich noc, więc himalaiści musieli zabiwakować. W nocy ich namiot został rozdarty, co pogorszyło jeszcze bardziej problemy himalaistów. Odmrożenia Austriaka były coraz gorsze, a Włoch cierpiał na pełzakowy ropień w wątrobie, który bardzo go osłabił. Na szczęście mężczyznom udało się bezpiecznie powrócić do bazy, jednak zdobycie tego ośmiotysięcznika okupili długą rekonwalescencją. Gottfried musiał udać się na leczenie do szpitala w Austrii, a Reinhold także wrócił do Europy. Choć udało mu się zdobyć swój 7 ośmiotysięcznik, to choroba mocno utrudniała realizację planu zdobycia 3 ośmiotysięczników w ciągu jednego roku. Upór Messnera nie pozwalał mu jednak na poddanie się i rezygnację z tego planu. Po powrocie do zdrowia już w lipcu ruszył do Karakorum. Niestety Friedl wciąż dochodził do siebie, więc partnerami Włocha zostali Pakistańczycy Nazir Sabir i Major Sherkan. Nie byli to doświadczeni himalaiści, więc Włoch podjął decyzję, że zrezygnuje z planu zdobycia gór nowymi drogami. 10 lipca na Gaszerbrumie II zaginął na wysokości około 7700 metrów austriacki himalaista Norbert Wolf. Nie powrócił on ze swojego ataku na szczyt. 2 tygodnie później Reinhold natrafił na zamarznięte ciało himalaisty, a kilka godzin później wraz ze swoimi pakistańskimi partnerami dokonał wejścia na swój 8 ośmiotysięcznik. Już 2 sierpnia zrealizował swój plan, wchodząc na Broad Peak. Został dzięki temu pierwszym w historii himalaistą, który w ciągu jednego roku zdobył 3 ośmiotysięczniki. Ponownie wejścia dokonał ze swoimi towarzyszami Sabirem i Kanem, a po drodze na wierzchołek spotkał 2 Polaków schodzących ze szczytu. Włoch tamtego roku nie odpuszczał i po tych 3 udanych wyprawach podjął się jeszcze jednej ambitnej próby. Chciał dokonać pierwszego wejścia zimą na Cho'oyu. W tej wyprawie udział wzięli m.in. Friedl oraz jego uczeń, młody 26-letni austriacki alpinista Hans Kammerlander. Uważany za wielki talent wspinaczkowy, ale w Himalajach był jednak debiutantem. Wśród innych uczestników pojawił się też Polak, Wojciech Kurtyka. Niestety ekspedycja zakończyła się porażką, a uczestnicy opuścili bazę już 21 grudnia. Na tę górę Reinhold postanowił wrócić wiosną kolejnego roku. Jak wyglądały osiągnięcia Jerzego w 1982 roku? Kurtyka i Kukuczka dowiedzieli się wtedy o kobiecej wyprawie Wandy Rutkiewicz na K2 i postanowili zapytać ją, czy mogą dołączyć do ekspedycji.
Kobieta zgodziła się, ale pod warunkiem, że będą wspinać się po innej stronie góry niż one. Wandzie zależało, aby na normalnej drodze, którą one podążały, działały bez mężczyzn. Duet Polaków przystał na tę propozycję, jednak aklimatyzację postanowili zrobić na Brodpiku, który znajdował się zaledwie kilka kilometrów od K2. Mimo braku pozwolenia na działanie na tym ośmiotysięczniku, ruszyli w górę. Po czterech dniach byli już na wysokości 6400 metrów, siódmego dnia dotarli na przełęcz na wysokości 7800 metrów, jednak wtedy Jerzy zaczął mieć duże problemy ze zdrowiem, dawał mu się we znaki brak odpowiedniej aklimatyzacji. Pogoda dopisywała, a Wojciech, znajdując się tak blisko szczytu, postanowił go zdobyć. Jerzy, widząc to, poczuł, że będzie żałował, jak się wycofa, więc ruszył za kolegą. Kukuczka górę zdobył już nocą, ale zrobił zdjęcie swojego czekana na szczycie w blasku księżyca. Kurtyka schodził dużo szybciej od kukuczki, więc był zdecydowanie niżej. Co ciekawe, to właśnie ich spotkał na wysokości około 6400 metrów Reinhold Messner. Wojciech poprosił wtedy Włocha, żeby nikomu nie wspominał o tym spotkaniu. Nie chcieli, żeby to się wydało. Messner obiecał, że zatrzyma ten fakt dla siebie. Polacy przenieśli się później na K2, gdzie nie działo się dobrze. Jedna z uczestniczek wyprawy kobiecej, Halina Kruger-Syrokomska, zmarła z powodu najprawdopodobniej choroby wysokościowej. Niestety warunki na K2 były bardzo trudne i tego roku nikomu nie udało się zdobyć góry. Wojtek i Jurek dotarli na wysokość około 7200 metrów. Niedługo później Reinhold Messner wydał książkę o swoim wielkim wyczynie 3x8000, w której zdradził, że wchodząc na Brodpik, minął schodzących ze szczytu Polaków, Kurtykę i jeszcze jednego. Cały świat dowiedział się zatem o nielegalnym wejściu Polaków na szczyt. W 1983 roku Jerzy Kukuczka ponownie planował działać na ośmiotysięcznikach w Karakorum wraz z Wojciechem Kurtyką. Kiedy rok wcześniej działali na Brodpiku, wykonali rekonesans w okolice Gaszerbrumów i bardzo zaciekawiły ich te potężne góry. Problem polegał na tym, że chcieli oni podczas jednej ekspedycji zdobyć oba ośmiotysięczne szczyty Gaszerbrumów, jednak kłopotem, jak często w tamtych czasach były pieniądze, posiadali środki tylko na jedno pozwolenie i wybrali Gaszerbrum pierwszy. Kiedy zgłosili się po odebranie tego pozwolenia, urzędnik zapytał ich, jak to w końcu było rok wcześniej na Brodpiku, no bo już wtedy powszechnie mówiło się o tym, że Polacy nielegalnie zdobyli szczyt. Stąd urzędnik pakistański dopytywał, czy byli, czy nie byli na szczycie. Polacy wiedzieli, że jak powiedzą prawdę, że zdobyli nielegalnie wierzchołek, no to nie otrzymają zgody na działanie w Karakorum i nie będą mogli wejść na Gaszerbrumy, a może ich czekać także jakaś kara finansowa i zakaz kilkuletniej wspinaczki. Musieli więc napisać specjalne oświadczenie w tej sprawie i w sumie wtedy Wojciech Kurtyka tak spisał to oświadczenie, że oni gdzieś się pogubili w okolicy szczytu i nie napisał tam konkretnie, że nie weszli na wierzchołek, ale też nie potwierdził swojego wejścia. Został im więc przydzielony oficer łącznikowy Pirsa Bin Shah. Polski duet postanowił wykorzystać wtedy swój spryt i przekonać tego oficera, że na Gaszerbrumie pierwszym jest tak niebezpiecznie, że na pewno tam zginą, jak pójdą, ale z kolei warunki na Gaszerbrumie drugim, oj, tamto wyglądało to naprawdę bardzo optymistycznie. Słysząc to, zatroskany Pakistańczyk oświadczył, że skoro tak wygląda sytuacja, to oni mają jego zgodę, by wybrać bezpieczną drogę i mogą swobodnie działać na Gaszerbrumie drugim. Kiedy Polacy odpowiedzieli mu, że przecież mogą mieć kłopoty, Pirsa oburzył się. Jakie kłopoty? Przecież to ja tu rządzę i ja wydaję zgodę. Tym sprytnym sposobem Kukuczka i Kurtyka wchodzą w kilka dni na Gaszerbrum drugi, 1 lipca stają na wierzchołku góry, nową drogą w stylu alpejskim oraz bez wsparcia aparatury tlenowej i szybko przenoszą się na sąsiedni Gaszerbrum pierwszy. Niestety tam warunki wyglądają trudniej, pogoda się też pogarsza, więc dużo czasu spędzają w bazie. Jednak 23 lipca nową drogą południowo-zachodnią ścianą zdobywają w końcu Gaszerbrum pierwszy. I dokonali tego dosłownie w ostatniej chwili, gdyż zaczynało brakować im już żywności, ale kiedy właśnie w tym momencie wyszło słońce, no to Polacy natychmiast zdecydowali się wykorzystać tę szansę. Na szczęście z tego nielegalnego wejścia musiał się tłumaczyć już bardziej oficer łącznikowy, a nie himalaiści.
Rok 1983 Messner rozpoczął od powrotu pod Czooju. Jego partnerem został Michael Dacher, z którym 4 lata wcześniej wszedł na K2. Messner zaprosił ponownie do udziału w ekspedycji Hansa Kamerlandera. Wyprawa robiła postępy błyskawicznie. Baza została założona 26 kwietnia, a 2 maja Himalaiści ruszyli w górę w stylu alpejskim, częściowo wytyczając nową drogę. Już 5 maja po 3 biwakach o godzinie 12.30 cała trójka zameldowała się na szczycie. Zejście nie zajęło im wiele czasu, bo już 2 dni później wszyscy znaleźli się w bazie. Był to pierwszy ośmiotysięcznik Hansa Kamerlandera i 10 Reinholda Messnera. Rok 1984. Po tej ekspedycji Włoch zaczął planować kolejną wielką wyprawę. Tym razem jego celem nie było wejście na jeden z 4 niezdobytych ośmiotysięczników, lecz chciał pierwszy w historii wykonać trawers szczytów ośmiotysięcznych, którego planował dokonać na poznanych już dobrze Gaszerbrumach. Jego partnerem został oczywiście Hans Kamerlander, z którym bardzo dobrze dogadywał się w górach. Do Karakorum duet dotarł w czerwcu, co ciekawe działali oni bez wsparcia Sherpów. Wspinali się w stylu alpejskim początkowo drogą normalną na Gaszerbrum II, który zdobyli 25 czerwca, po drodze zaliczając 2 biwaki. Następnie zeszli wschodnim grzbietem i dotarli na przełęcz znajdującą się na wysokości 6600 metrów, a następnie ruszyli w kierunku Gaszerbruma I północną ścianą. Poruszali się wtedy częściowo nową drogą. Niestety wtedy zaczęły się poważne problemy, gdyż nad masyw nadeszła potężna burza trwająca kilka dni. Duet himalajstów znajdował się wówczas pod szczytem Hidden Peak. 28 czerwca w trudnych warunkach mężczyznom udało się dotrzeć na wierzchołek góry, a następnie natychmiast rozpoczęli oni zejście południowo-zachodnią granią. Całość przejścia zajęła im 8 dni. Messner w 1984 roku próbował jeszcze wejść północno-wschodnią granią na Daulagiri, jednak jego wyprawa nie zakończyła się wtedy sukcesem. Jak wyglądał rok 1984 w karierze Jerzego Kukuczki? Rozpoczął się on od dołączenia do ekspedycji Janusza Majera w Karakorum, gdzie ponownie jego partnerem został Wojciech Hurtyka. Plan polskiego duetu polegał na zdobyciu w stylu alpejskim Broadpeaku, a następnie przejście świetlistej ściany siedmiotysięcznika Gaszerbruma IV. Choć oficjalnie działali jako część polskiej wyprawy, to w praktyce stanowili oddzielny, całkowicie samodzielny zespół. Na początku czerwca, kiedy zaczęli działania na południowej ścianie Broadpeaku, lawina kamieni zniszczyła ich namiot. Zmuszeni zostali do powrotu do bazy. Tam Wojciech przekonywał Jerzego, aby kolejne podejście wykonać od północnej strony. No i nie było to łatwe, gdyż Kukuczka był uparty, jednak w końcu po kilku próbach skapitulował i przystał na tą propozycję. 13 czerwca rozpoczęli wspinaczkę. Celem był trawers wszystkich wierzchołków szerokiego szczytu, jak określany jest często Broadpeak. 15 czerwca po wejściu na północny wierzchołek zabiwakowali na przełęczy, a kolejnego dnia udało im się wejść na wierzchołek środkowy i ponownie przed nocą zeszli na kolejny biwak na przełęcz. W końcu, wyczerpani, 17 czerwca o godzinie 10 zdobyli główny wierzchołek ośmiotysięcznika, po czym zeszli do obozu drugiego. Podczas tego zejścia groźny wypadek miał Kurtyka, pod którym zerwała się stara poręczówka. Upadek udało mu się wyhamować dzięki czekanowi. Kolejnym celem zespołu miała być świetlista ściana Gaszerbruma IV, jednak wtedy Wojciech oznajmił Jerzemu, że nie jest przekonany do wspinaczki w tamtym czasie na tej trudnej ścianie. Kukuczka zdziwiony odpowiedział, że przecież on sam przez 2 lata namawiał go na to wyzwanie. Kurtyka już postanowił i odpowiedział, że on rezygnuje. Uważał, że warunki w tamtym czasie były po prostu zbyt niebezpieczne. Jurek był tą decyzją rozczarowany i to wydarzenie zakończyło współpracę duetu 2 świetnych himalajstów. Jerzy powrócił do Polski, gdzie pozostał do końca roku. Współpraca Kukuczki i Kurtyki była niezwykła. Wielu himalajstów dziwiło się, że 2 tak różne osoby potrafią razem współpracować i co więcej osiągać wielkie sukcesy. Mieli zupełnie inne charaktery, różniło ich podejście do gór, himalaizmu i do życia.
Jerzy uwielbiał podczas wypraw zajadać się konserwami mięsnymi. Jego niezwykła zdolność do odgadywania, w której puszczce znajduje się golonka, sprawiła, że nadano mu pseudonim Mister Golonko. Kurtyka z kolei był fanem wegetarianizmu, chociaż czasami w górach posiłkował się także puszkami z mięsem. Jerzy miał powiedzenie, szczyt zapłacony, to musi być zdobyty. Działał więc często w złych warunkach, ryzykując wiele. Z kolei Wojciech był rozsądniejszy, analizował warunki na górze i nie podejmował zbędnego ryzyka. W przeciwieństwie do Jerzego nie interesowała go także wspinaczka w Himalajach zimą. Oczywiście raz był z Reinholdem na tej wyprawie zimowej na Czeoju, jednak ona go bardzo rozczarowała. Myślał, że będą działać w stylu alpejskim, tak jak często Messner działa, jednak wtedy Messner zatrudnił wielu szerpów i to była taka wyprawa typowo w stylu oblężniczym, no i bardzo to zniechęciło Wojciecha do tych zimowych ekspedycji. Jerzy był zagorzałym katolikiem. No i co ciekawe, nawet podejście do spędzenia miło czasu i relaksu mieli oni zupełnie inne, o czym opowiedział Ryszard Warecki. Wieczór w Katmandu. Szykujemy się do wyjazdu w góry. Nagle Wojtek proponuje. Ach, może byśmy hasz zapalili? Dobra, dawaj. Nakroiliśmy, przypaliliśmy fajkę. Wojtek lewituje, odpływa, niebo mu się rozdziera, ma wizje, projekcje, a my z Jurkiem palimy i nic. Wojtek coraz bardziej odjeżdża w poetyckie teksty, a my wciąż nic. W końcu Jurek nie wytrzymuje. Weź no, przynieś flaszkę spirytusu, mówi. Wypiliśmy i też mieliśmy fajnie. Gdy kończył się 1984 rok, Jerzy Kukuczka miał na koncie 6 zdobytych ośmiotysięczników, najwięcej z Polaków. Podczas gdy Reinhold zdobył ich o 4 więcej. Nie byłoby więc nic niezwykłego w tym, że na tamtym etapie Włoch czuł, że jego pozycja lidera jest zupełnie niezagrożona. Wszystko zmienić miał jednak nadchodzący rok 1985, w który Jerzy chciał wejść naprawdę z wielkim przytupem. Rok 1985. Po udanej wyprawie na Broad Peak Jerzy dowiedział się o planowanych 2 zimowych ekspedycjach. Pierwszą organizował na Czeoju Andrzej Zawada. Drugą nadał Lagiri Adam Bilczewski. Kukuczka miał bardzo ambitny plan. Chciał dołączyć do obu wypraw i zdobyć 2 ośmiotysięczniki jednej zimy. Nikomu wcześniej się to nie udało. Tuż przed końcem roku dołącza do gliwickiej ekspedycji zimowej nadał Lagiri. Po zdobyciu tego szczytu chciał szybko przenieść się pod Czeoju, gdzie działała wyprawa pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Kiedy tuż przed Sylwestrem zjawia się pod Daulagiri, jego koledzy założyli już 2 pierwsze obozy, docierając do wysokości 5800 metrów. Dalsze działania uniemożliwiła burza śnieżna i silny wiatr. Do połowy stycznia udaje się założyć kolejny obóz. Kierownik tworzy zespół z Czoka i Kukuczki, nazywając ich żartobliwie czołgami, i porównanie to nawiązywało do tego, że we dwójkę byli oni po prostu nie do zatrzymania i podobnie po prostu jak czołgi, szli jak taran. Niestety pierwszy atak na szczyt nie udaje się i miał on miejsce 19 stycznia i to właśnie Czok i Kukuczka zaatakowali szczyt, towarzyszył im także Mirosław Kuraś. Niestety nad ranem zasypała ich lawina i kiedy maszt namiotu został złamany, no to Andrzej Czok zastępował maszt nogami, po prostu wystawił nogi do góry, tak żeby ten namiot w miarę jakoś stał i w tym czasie zaczęli odgarniać śnieg himalaiści. Powoli odnajdywano zasypany sprzęt i choć nikt z nich nie miał jakichś takich poważniejszych obrażeń, no to tak długo szukano rękawic Kurasia, że gdy je w końcu odnaleziono, on już stracił czucie w palcach, po prostu zaczęły pojawiać się objawy odmrożeń, więc nie było mowy, że w takim stanie pójdzie na wierzchołek, musiał zrezygnować z dalszej wspinaczki i rozpoczął zejście do bazy, a 21 stycznia w kierunku szczytu wyruszył duet, który świetnie się znał, czyli Czok i Kukuczka. Kiedy zaszło słońce, rozłożyli oni swój wygięty i lekko zniszczony namiot i w nim spędzili noc, a następnego ranka chcieli wejść na szczyt. Niestety wieczorem Jerzy dostrzegł, że jego partner ma kłopoty. Tak zapisał to w pamiętniku. Andrzej dopiero teraz przyznaje, że z jego nogami dzieje się coś złego. Odwraca się do mnie plecami i stara się jakoś te zgrubiałe stopy ocieplić.
Masuje je wytrwale. Po chwili pomrukuje z wyczuwalnym zadowoleniem, bo zaczyna stopniowo odzyskiwać czucie. Ale jego stopy są od tej chwili bardzo zagrożone. Andrzej jednak ani myśli odpuszczać. Kiedy słońce wstało, okazało się, że pogoda im nie sprzyjała, sypał śnieg, wciąż wiał silny wiatr, a widoczność była bardzo ograniczona. Jednak jeśli w tamtym momencie by zrezygnowali, szansa mogła się już nie powtórzyć. Ruszyli więc w kierunku wierzchołka góry, zapadając się w świeżym, głębokim śniegu. O godzinie 15 Polacy zdobyli zimą kolejny ośmiotysięcznik. Kilka zdjęć, krótki meldunek do bazy i rozpoczęli zejście w promieniach zachodzącego słońca. W nocy nie byli w stanie odnaleźć właściwej drogi i nie mieli wyjścia, musieli zabiwakować na wysokości 7800 metrów. Jerzy wykopał wtedy jamę śnieżną i partnerzy weszli do niej, okrywając się folią NRC. Tak ten moment wspominał Kukuczka. Jeść oczywiście nie ma co, o piciu nie ma mowy. Liczy się tylko jedno, byle do świtu, byle jakoś to przetrzymać, przeżyć. Okresami zapadam w jakiś letarg. Kiedy się z niego otrząsam, ufny, że minęła już co najmniej godzina, stwierdzam, że to tylko kilka minut. Temperatura spadła do minus 40 stopni. Kiedy wzeszło słońce, Polacy rozpoczęli żmudne zejście. Udało im się dotrzeć do namiotu, skąd połączyli się z bazą. Kierownik natychmiast nakazuje dalsze schodzenie. Poruszali się powoli. Pierwszy szedł Andrzej, za nim Jerzy. W pewnym momencie Kukuczka siada na śniegu. Gdy wstaje, orientuje się, że wiatr zatarł ślady czoka. Wciąż szalała burza i nie był on w stanie odnaleźć właściwej drogi, a to oznaczało kolejny zimny biwak. Podczas tej nocy miał omamy, widział w oddali u stóp góry wioskę, światła, palenisko. Kiedy nadchodzi nowy dzień, z trudem kontynuuje zejście. Aż w końcu, wycieńczony, dociera do obozu drugiego, gdzie czeka na niego Andrzej. Wyprawa odniosła sukces. Wierzchołek został zdobyty zimą bez wsparcia aparatury tlenowej. Niestety w wyniku odmrożeń czokowi zostaje amputowanych kilka palców. Poważnych odmrożeń doznaje także Jerzy. Ten nie ma jednak czasu na rekonwalescencję i natychmiast rusza pod Czooju. Poruszając się pieszo, 5 lutego dociera do Katmandu i wtedy rozpoczął się wyścig z czasem, gdyż termin pozwolenia Polaków upływał za 10 dni. 9 lutego Jerzy dotarł do bazy, na górze stały już wszystkie obozy, a Maćki, Pawlikowski i Berbeka szykowali się już do wejścia na szczyt. Jerzy stworzył zespół z Andrzejem Heinrichem i zostało zaledwie 6 dni do zakończenia ekspedycji. Kukuczka nie chciał marnować czasu na odpoczynek, od razu praktycznie po dotarciu do bazy już następnego dnia ruszył do jedynki. 11 lutego dociera wraz z Heinrichem do dwójki. Niestety wyżej wyjść już nie mogą, ponieważ muszą czekać, aż ich partnerzy, którzy zdobyli szczyt 12 lutego, przenocują w obozie i zwolnią go, schodząc niżej. Kiedy w końcu Andrzej i Jerzy ruszają w górę, okazuje się, że obóz trzeci został już zlikwidowany, więc nie mieli wyjścia i od razu poszli do czwórki. Niestety w trakcie zmiany baterii w latarce Jerzemu wypada ona z dłoni i spada prosto w przepaść. Pomimo zapadającego zmroku duet podchodzi w poszukiwaniu obozu czwartego. Kiedy prowadzący Kukuczka odnajduje półkę skalną, na której jest wystarczająco miejsca, aby spędzić noc, rezygnują z dalszych poszukiwań namiotu, bo byli po prostu zbyt wyczerpani. Wyciągają folię NRC i przemarznięci czekają tam na świt. Kiedy słońce pojawiło się na horyzoncie, Polacy ruszają w górę i wtedy okazało się, że spali zaledwie 60 metrów od obozu czwartego, którego po prostu w nocy nie byli w stanie zlokalizować. Gdy wchodzą do namiotu, postanowili chwilę odpocząć, jednak ze względu na poziom zmęczenia, chwila ta się tak zaczęła wydłużać, że minęło kilka godzin. Nie mieli więc już wyjścia i postanowili przenocować kolejną noc na tej samej wysokości w namiocie, a na szczyt ruszyć następnego dnia. Był 15 lutego. Mieli więc ostatnią szansę. Znajdowali się na wysokości 7400 metrów i tak Kukuczka wspomina początek ataku na szczyt Czooju. Zdaje mi się, że poruszam się normalnie, ale brak mi świeżości. Z kolei Zyga nie ma jeszcze pełnej aklimatyzacji. Czekając przymusowo w bazie, nie był jeszcze tak wysoko.
Teren jest trudny, więc nasze tempo słabe. Co więcej, na ich nieszczęście, schodzący pierwsi zdobywcy zimą Cho'oyu ściągnęli kilkadziesiąt metrów lin poręczowych, które znajdowały się w trudnym terenie, ponieważ potrzebowali ich wyżej. Heinrich i Kukuczka ruszyli w górę, ale mijały kolejne godziny, a ich tempo było bardzo powolne. Kiedy dochodziła godzina 16, a na horyzoncie widać było powoli zachodzące słońce, Polaków od szczytu wciąż dzieliło ponad godzinę drogi. Wtedy Jerzy usłyszał od Andrzeja: jesteśmy za blisko, idziemy do oporu. Już niemal w ciemności meldują się na szczycie o 17.15. Ostatnie promienie słońca pozwoliły im na zrobienie kilku zdjęć. Dramatyczne zejście do bazy trwało jednak aż 4 dni. Walczyli o każdy metr, pokrzykując na siebie nawzajem, gdy raz jeden, a raz drugi wyczerpany padał na śnieg. Kukuczka zanotował w swoim pamiętniku: jestem wyschnięty, straszliwie wychudły, ale jakoś ruszam się. Ruszam się i myślę. Mam świadomość, że po Cho'oyu zacząłem być traktowany jako ten, który goni Reinholda Messnera i ma w tej gonitwie szansę. Kiedy mówią mi o tym tutaj, krzywię się niechętnie. Owszem, pogonić trochę mogę, ale na to, by ten wyścig wygrać, musieliby Reinholda uwięzić w jego alpejskim zamku, a mnie pozwolić robić w Himalajach co chcę. Nie oznacza to bynajmniej, że składam broń. Co to, to nie. Ten wyścig z Messnerem zrodził się jakby sam. Dałem się weń wciągnąć bez przekonania do jego formuły. Po zdobyciu Cho'oyu w Polsce jedna z gazet napisała: wyścig, stan meczu z Messnerem 8-10. W kraju jest prawdziwą gwiazdą. Kiedy w marcu wraca do Polski, nie idzie do pracy. Leczy rany, których nabawił się zimą na ośmiotysięcznikach. Czuje się niekomfortowo w roli osoby publicznej, uznawanej za wybitnego himalaistę. Jest tym onieśmielony i tutaj na pewno widać różnicę pomiędzy postawą Jerzego i Reinholda. Posiadali zupełnie inne osobowości i charaktery. Polak postanawia odpocząć, jednak nie trwa to długo. Wiosną dochodzą do niego głosy, że krakowski klub wysokogórski organizuje wyprawę na Nanga Parbat. Bardzo chce w niej wziąć udział, gdyż raz już był na tym ośmiotysięczniku i nie udało mu się wtedy zdobyć szczytu. Minęło jednak wiele lat i był już dużo bardziej doświadczonym himalaistą. Kierownikiem wyprawy został Paweł Mularz. W składzie znalazło się wiele uznanych nazwisk, takich jak Andrzej Heinrich, Tadeusz Piotrowski, Mirosław Gardzielewski czy Jerzy Kukuczka, do którego właśnie zadzwonił Paweł Mularz. I to on zaprosił go do udziału w ekspedycji. Po 8 latach najlepszy polski himalaista powrócił pod Nagą Górę. Wyprawa chciała wytyczyć nową drogę. Jej kierownikiem sportowym został Heinrich, a Polacy na miejscu zameldowali się w czerwcu. Głównym problemem podczas tej ekspedycji, poza trudnościami technicznymi, były licznie spadające lawiny i niezwykle silny wiatr. Warunki były bardzo trudne. 10 lipca doszło do tragedii. Około godziny 11 zeszła lawina, która porwała Piotra Kalmusa, jednego z uczestników wyprawy. Tak ten moment opisał Jerzy Kukuczka. Zdarzyło się to tuż przed obozem drugim. Przy trawersowaniu jednego z ostatnich niebezpiecznych żlebów. Lawina zerwała go z liny poręczowej, w którą był wpięty, i porwała w dół. Tadek i Mirek zaraz po dojściu do dwójki nadali alarmujący komunikat. Niestety poszukiwania trwały długo, dopiero około godziny 16 w śnieżnym rumowisku himalaiści dokonują smutnego odkrycia. Piotr Kalmus miał 30 lat. Wtedy pojawiło się pytanie, co dalej i kto ma podjąć tę decyzję. Jerzy nie zajął stanowiska, zrzucając odpowiedzialność na kierownika sportowego, czyli Andrzeja Heinricha, a ten zadecydował, że należy kontynuować ekspedycję, aby tragedia ich przyjaciela nie poszła na marne. 12 lipca o godzinie 2 w nocy rozpoczął się atak na szczyt. Po kilku godzinach nad zbocza góry nadeszła potężna burza. Himalaiści zmuszeni zostali do biwaku. Następnego dnia ruszyli ponownie w górę. 13 lipca o godzinie 13 Polacy i towarzyszący im Meksykanin Carlos Carsolio wchodzą na szczyt. To, jak silny zespół działał wtedy na Nanga Parbat, niech świadczy fakt, że aż 4 uczestników zdobyło szczyt, wchodząc z nową drogą i bez wsparcia aparatury tlenowej. Jednak burza wciąż nie ustępowała.
Zejście odbywało się w trudnych warunkach i noc himalaiści spędzili biwakując w jamie śnieżnej, a kolejny dzień był jeszcze bardziej dramatyczny. Wspinacze podczas schodzenia zasypiali już na stojąco, budzili się nawzajem, aby cały czas schodzić. Zarówno obóz piąty, jak i czwarty były puste, nie było w nich zapasów żywności, a mężczyźni nie jedli już od 2 dni. Ich jedynym marzeniem było dotarcie do obozu trzeciego. Tam wciąż były zapasy. Kiedy docierają wyczerpani na miejsce, okazuje się, że na obóz spadł serak, zasypując go i niszcząc. Jerzy pomyślał wtedy, że tej nocy już nie przetrwają. Na szczęście po chwili dowiedzieli się, że ich dwaj koledzy są już w drodze do obozu trzeciego i niosą im zapasy żywności. Przed nadejściem nocy dochodzi do spotkania i zdobywcy szczytu w końcu mogą napełnić brzuchy, jednak problemem wciąż jest brak namiotu. Wszyscy rozpoczęli więc odkopywanie obozu trzeciego i około północy udało im się wydostać spod śniegu jeden namiot. Ostatkiem sił, wyczerpani następnego dnia docierają do bazy. Rok 1985, Reinhold Messner ponownie rozpoczął od działania w duecie z Hansem Kamerlanderem. Wspólnie wiosną wyruszyli na północno-zachodnią ścianę Annapurny, na której planowali wytyczyć nową drogę. W ich wyprawie uczestniczyli także świetni alpiniści tacy jak Reinhard Patscheider, Reinhard Schistl, czy dość ekscentryczny Darshan Oriser, znany z tego, że często wspinał się w cylindrze. Pogoda utrudniała im mocno działalność na górze, baza została założona na wysokości 4100 metrów, a Messner początkowo wspinał się drogą, którą rok wcześniej podążali Szwajcarzy, jednak szybko skręcił w prawo, wytyczając swój nowy wariant. Obóz drugi stanął na wysokości 6000 metrów, Reinhold i Hans ruszyli na szczyt w ostatniej chwili przed nadchodzącym załamaniem pogody, wierzchołek Annapurny osiągnęli 24 kwietnia przy bardzo złej pogodzie. Zejście miało miejsce przy intensywnych opadach śniegu, mgle i silnym wietrze. Wyczerpanym himalaistom do bazy pomogli zejść ich pozostali partnerzy. Niestety inni uczestnicy ekspedycji ze względu na pogorszenie pogody nie dostali już swojej szansy ataku szczytowego. Wyprawa została więc zakończona, a Messner zdobył swój 11 ośmiotysięcznik w karierze. To nie oznaczało jednak odpoczynku dla włoskiego duetu. Prosto spod Annapurny udali się do bazy pod Daulagiri, gdzie planowali normalną drogą wejść na szczyt. Niektórzy himalaiści uważają, że w tym momencie Reinhold czuł już mocną presję wywieraną przez kolejne sukcesy Jerzego Kukuczki i stąd ta decyzja Włocha, że ostatnie 3 ośmiotysięczniki zdobędzie on najczęściej uczęszczanymi normalnymi drogami. Miało to zwiększyć szanse na sukces. Na Daulagiri tym razem Messner nie ma tak wielkich kłopotów jak w 1977, kiedy chciał przejść niezdobytą południową ścianę. W ciągu zaledwie 3 dni Hans i Reinhold docierają na szczyt 15 maja, biwakując po drodze na wysokości 6350 metrów, a następnie na wysokości 7450. Do pełnego sukcesu brakowało mu jedynie Lhotse i Makalu, na które prowadził już 3 nieudane ekspedycje, w tym jedną zimową. Rok 1986 Messner rozpoczął od planowania wyprawy na Makalu, i wtedy w styczniu dotarła do niego informacja o sukcesie polskiej zimowej wyprawy na Kanchenjungę, podczas której swój 10 ośmiotysięcznik zdobył Jerzy Kukuczka. Jak wyglądało to wejście? Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki dołączyli do wyprawy Gliwickiego Klubu Wysokogórskiego pod kierownictwem Andrzeja Machnika, gdy stały już 2 pierwsze obozy. Polacy 9 grudnia założyli bazę ekspedycji, a już kolejnego dnia stanęła baza wysunięta na wysokości 5200 metrów na lodowcu Jalung. Obóz drugi znajdował się na wysokości 6800 metrów, kolejne obozy Polaków powstały na wysokości 7400, a następnie obóz czwarty na wysokości 7800 metrów, który postawił zespół Czok, Kukuczka, Wielicki i Piasecki. Na noc w namiocie zostali jedynie Wielicki i Kukuczka, którzy wciąż utrzymywali aklimatyzację z jesiennej nieudanej wyprawy na Lhotse. Próbę zdobycia szczytu podjął się Wielicki i Kukuczka, jednak szybko warunki pogodowe zmusiły ich do rezygnacji i zejścia do bazy. Powrót do obozu czwartego nastąpił kilka dni później.
10 stycznia. Wraz z Jerzym i Krzysztofem do namiotów dotarli Przemysław Piasecki i Andrzej Czok. 11 stycznia w górę ruszył Jerzy i Krzysztof. Andrzeja męczył kaszel i wykazywał objawy choroby wysokościowej. Pierwszy na wierzchołku wchodzi Wielicki i czeka tam na Jerzego, jednak po godzinie rozpoczyna zejście dosłownie w momencie, gdy już blisko szczytu był Kukuczka. Obaj wchodzili wtedy bez aparatury tlenowej. Jerzy wziął radiotelefon, jednak był pewny, że zapomniał baterii, więc Polacy nie łączyli się z bazą podczas ataku szczytowego. Po powrocie do obozu czwartego zaskoczył ich fakt, że nie było w nim Piaseckiego i Czoka i wtedy właśnie Jerzy znalazł baterię w plecaku, którą okazało się, że miał i ona po prostu cały czas była w plecaku i połączył się wtedy z bazą. Okazało się, że stan Andrzeja Czoka był bardzo poważny. Sprowadzano go niżej. Niestety następnego ranka podczas kolejnego połączenia Kukuczka i Wielicki dowiedzieli się o tragedii. Andrzej Czok, jeden z najlepszych polskich himalaistów lat 70. i 80., zmarł z powodu obrzęku płuc. Z tą historią związanych jest wiele kontrowersji. Niektórzy obwiniali duet, który zdobył szczyt, wytykając brak pomocy Andrzejowi. Jednak tę wyprawę dokładniej opiszę w serii Największe górskie tragedie, bo podczas tej wyprawy działo się naprawdę dużo i te wydarzenia zakończyły gliwicką ekspedycję na Kanchenjungę. Rok 1985 Messner zakończył z 12 ośmiotysięcznikami na koncie, a Kukuczka, wliczając do tego sukces dokonany na początku stycznia 1986 roku, zdobył już 10 ośmiotysięczników. Włoch musiał mieć wtedy świadomość, że uraz lub choroba wykluczająca go na dłuższy okres może sprawić, że to Jerzy może wygrać wyścig. Czy to ta presja sprawiła, że na dwa ostatnie ośmiotysięczniki Reinhold postanowił wejść drogami normalnymi, dającymi mu największe szanse powodzenia? W pewien sposób atut Kukuczki polegał na tym, że ośmiotysięczniki zdobywał także zimą, w okresie, kiedy nie działał Messner, a gdy działał, no to bez powodzenia, tak jak na Makalu czy Czooju. I rok 1986 miał okazać się decydujący, lecz wtedy na horyzoncie pojawił się nowy konkurent, który w ciągu zaledwie 2 lat włączył się do wyścigu. Himalaista zdobył 5 ośmiotysięczników w zaledwie 12 miesięcy, a następnie w 1985 roku wszedł na 2 kolejne i w sumie miał już 9 ośmiotysięczników na koncie i zachowując takie tempo działania i licząc na, no co by nie powiedzieć, kilka potknięć swoich rywali, to on, a nie Messner czy Kukuczka, przeszedłby do historii jako pierwszy zdobywca korony Himalajów i Karakorum. Jednak wtedy góry po raz kolejny pokazały swoje groźne oblicze. Rywalizacja, ambicja, a może pośpiech? Zapewne niektóre z tych czynników przyczyniły się do tragedii. Jednak tę historię poznacie z trzeciej i ostatniej części opowiadającej o rywalizacji dwóch największych himalaistów. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał i postaram się, żeby ta trzecia część wyszła za tydzień, a najpóźniej za 2 tygodnie, żeby już wtedy pokazała się na kanale i żebyśmy zamknęli już tą historię wyścigu po koronę Himalajów i Karakorum. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!